29 września oficjalnie oddano do użytku nowoczesną farmę fotowoltaiczną przy ulicy Śląskiej, która jest obecnie największą tego typu instalacją w całym kraju. Właścicielem farmy solarnej jest przedsiębiorstwo energetyczne Gubin. To szefowie tej firmy zdecydowali się na inwestycje właśnie w Gubinie z powodu specyficznego mikroklimatu i dużego nasłonecznienia. Na działce o powierzchni 2,5 hektara umieszczono około 7 tysięcy paneli solarnych. Znajdujemy się obecnie w miejscu, gdzie jeszcze rok temu rosła kukurydza. Działka ta nie różniła się niczym innym od pozostałych sąsiednich nieruchomości. Jednakże za sprawą obecnych tutaj osób mogliśmy zrealizować coś wspaniałego. Projekt, którego nazwa brzmi budowa farmy fotowoltaicznej Gubin 1 o mocy 1,5 MW. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi Bartłomiejowi Barczakowi za wsparcie i wszelką okazaną pomoc ze strony samorządu lokalnego, za sprawnie funkcjonujące procedury administracyjne, za rzetelną pracę i pełne zaangażowanie dla rozwoju tego miasta. Jesteśmy dumni z tego, co tutaj powstało. Muszę powiedzieć, że chyba przed 2 laty spotkaliśmy się po raz pierwszy. Pan Wojciechowski wraz z kolegą byli bardzo zapaleni do tej inwestycji. Miasto miało w zasadzie tylko nie przeszkadzać. A jak nawet czegoś tam nie było, to mieliśmy napisać, że jest. Takie były wymogi i myślę, że nie pokrzyżowaliśmy tych planów. Nawet wspólnie zrobiliśmy drogę. Cieszymy się, że radni również podejmowali decyzję. Jest pan wiceprzewodniczący Sendera, z nami pan Woszak. Już przywitałem pana przewodniczącego. Także wydaje mi się, że tutaj się jakby scaliło wiele różnych elementów i te zębatki się na każdym etapie zgrywały. Warto dodać, że połowa pieniędzy pochodzi z LRPO od pani marszałek, czyli tutaj inwestorzy również wykazali się dużym wyczuciem, dużym takim zmysłem. Farma fotowoltaiczna Gubin 1 ma moc 1,5 MW, a jej powstanie jest dofinansowane w ramach działania 3.2 LRPO. Koszt powstania instalacji to ponad 8 milionów złotych, z czego 50% to dofinansowanie z lubuskiego regionalnego programu operacyjnego. Trzeba dodać, że przedsiębiorstwo energetyczne Gubin ma plany rozwoju. Finalnie ma to być prawdziwa elektrownia solarna na 7 hektarach o mocy 3,8 MW. Chciałbym na wstępie po prostu gorąco i serdecznie pogratulować Państwu tej inwestycji. Proszę Państwa, to jest dla mnie przykład dobrej roboty. Dobrej roboty o tyle ważnej, że wykonanej w warunkach zupełnie niestabilnego prawa. Słyszałem i dowiedziałem się w międzyczasie tutaj o bardzo dobrej współpracy panów z burmistrzem, z samorządem. Proszę Państwa, to jest warunek rozwoju energetyki tej odnawialnej w takim wymiarze, w jaki tu jesteśmy świadkami. Dobra współpraca z samorządami. Bez samorządów, tutaj ukłon w stronę radnych, w stronę pana burmistrza, po prostu tego by się nie dało zrobić. Reasumując, trzeba powiedzieć, że przy maksymalnym wykorzystaniu paneli farma jest w stanie zaopatrzyć w prąd około 800 gospodarstw domowych. Oznacza to, że już niebawem w domach niektórych z nas popłynie prąd wytworzony z energii słonecznej.